Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 196 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej, gdzie powiem o 5 elementach, które pozwolą Wam sprawnie wdrożyć KPI, czyli KPI, czyli ustalanie celów, do zarządzania pracą zdalną. Przede wszystkim, dlaczego warto włączyć KPI do tego zarządzania? Ponieważ zarządzanie zdalnym zespołem na poziomie cyferek jest tak efektywne jak cele, które ustawiasz zespołowi. Obiektywność, jasność i planowanie długofalowe. Po to właśnie te KPI są. Zalety wdrożenia KPI-ów to przede wszystkim masz tak: jasno określone cele i oczekiwania względem zespołu. Masz poprawioną komunikację i koordynację pracowników w swoich zespołach, w swojej firmie. Pojawia się wyższa motywacja, produktywność oraz odpowiedzialność pracowników. Są ograniczone nieporozumienia czy margines błędu, który pracownicy mogą popełnić, jak również masz punkt odniesienia do przeszłości, jeżeli w przyszłości będziesz analizował KPI, jak również będziesz miał materiał do tego, żebyś mógł poprawiać wskaźniki te, na których zależy Twojej firmie. I teraz, jak to zrobić po kolei? Po pierwsze, należy wdrożyć scentralizowaną platformę. Wdrożyć system i wyszkolić pracowników, bo bez tego wyszkolenia żadne wdrożenie nie działa i bez tego systemu, bez tej scentralizowanej platformy mierzenie KPI-ów jest praktycznie niemożliwe. Masz do wyboru kilka systemów, takich jak na przykład Asana, Trello czy Jira. Każdy z tych systemów ma trochę inne podejście do zarządzania pracą zdalną. Musisz po prostu znaleźć takie środowisko, w którym będziesz czuł się swobodnie. Po drugie, pamiętaj o tym, że cele powinny być określone na przykład w metodologii czy w metodyce SMART. Wybór sposobu definiowania celów określi to, w jaki sposób potem należy je mierzyć. Najpopularniejszym systemem jest oczywiście SMART, czyli Specific, Measurable, Attainable, Result Oriented i Time Based. Po prostu te cele muszą być zdefiniowane w taki sposób, jak powiedziałem wcześniej. I ten dobry model jest właściwie niezależny od tego, jak duża jest Twoja firma, zwłaszcza jeżeli jesteś na początku wdrażania KPI-ów. Użycie zaś SMART-a pozwoli na jasne zdefiniowanie tych KPI-ów, jak i na monitoring postępu prac, tak aby dowieść terminy w określonym czasie. Jeżeli wdrożysz te KPI-e i wdrożysz SMART-a na platformie do pracy zdalnej, masz po prostu podstawę do zarządzania. Po trzecie, powinieneś określić kamienie milowe i cele na poziomie całej firmy. Równocześnie jasno powinieneś zrobić rozróżnienie między kamieniami milowymi a celami w Twojej strategii KPI-ów. Powinieneś podzielić te cele na mikro i makro, tak aby łatwo można było je mierzyć. I pamiętaj, że makro cele powinny dotyczyć całej Twojej firmy, mieć horyzont bardziej długoterminowy i to powinno być rozliczane w okresach np. kwartalnych, półrocznych bądź rocznych. Natomiast mikro cele powinny dotyczyć poszczególnych ludzi bądź poszczególnych działów i czasami osiąganie tych mikro celów powinno automatycznie, a niekiedy ręcznie, przekładać się na realizację i monitoring postępów w realizacji makrocelów dla całej firmy. Jako czwarty krok pamiętaj o tym, że należy zaplanować wystandaryzowane, zdalne spotkania na temat właśnie tego, jak Wam idzie realizacja celów. I to niezależnie od skali firmy, takie spotkania KPI-owe powinny być regularne. Będziesz mógł dokonywać przeglądu pracowników, poszczególnych działów w odniesieniu do rezultatów tego, jak sobie te elementy Twojej firmowej układanki radzą. Natomiast pracownicy powinni mieć również taką swobodę w opiniowaniu celów. Doceń ten ich wkład, doceń to, że chcą się do tego przyłożyć. Cele można również modyfikować. To nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. I po piąte, oceniaj to, w jaki sposób KPI zostało wdrożone na bazie zrealizowanej pracy. Dobrym sposobem na ocenę tego, czy KPI wspierają biznes, właśnie jest ocena jakości tej pracy. Jeżeli KPI powodują, że pracownicy pracują lepiej, to znaczy, że zrobiłeś dobry ruch. Jeżeli natomiast KPI powodują, że pracownikom pracuje się ciężej,
Trzeba coś z tym zrobić. Ich rolą jest wspieranie tych wszystkich pracowników, jak i ciebie i całej twojej firmy, a nie dyktowanie tego, w jaki sposób należy pracować. I jeszcze kilka słów o błędach. To, jakie błędy masz potencjalnie do uniknięcia, to przede wszystkim stworzysz KPI-e i nie będziesz ich używał. Po drugie, słabo zakomunikujesz to do pracowników. Po trzecie, trzecim błędem, którego warto unikać, to jest słabe powiązanie KPI-ów poszczególnych pracowników z celami biznesowymi firmy. Czwartym błędem to jest mikromanagement, mikrozarządzanie, czyli chęć monitorowania zbyt wielu, zbyt małych, malutkich procesów. Piątym błędem to jest brak scentralizowanej platformy i szóstym to jest ślepe używanie KPI-ów bez miejsca na kreatywność, innowacyjność czy poprawki tych mierników. Także dzisiaj to było o KPI-ach, o tym jak, po co w ogóle je wdrożyć i jak można je wdrożyć. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.